Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu, w którym to omówimy sobie czasownik gehören w dwóch znaczeniach. Raz jest gehören z datywem, a innym razem jest gehören zu. Analiza, przykłady, czyli to co najlepsze. Zapraszam. Pierwszy powód, dlaczego czasownik gehören jest specyficzny, jest nietypowy. Ma przedrostek GE i niektórzy z Was mogą pomyśleć, że to pachnie trochę czasem przeszłym particip 2, nie? Tak jak macie spielen gespielt, machen gemacht i nagle macie gehören. Nie, to nie jest czas przeszły. Tak wygląda ten czasownik. Tak wygląda ten czasownik. On ma z przodu przedrostek GE, oczywiście nierozdzielnie złożone, czyli nie odkleja się. Odmiana tego czasownika to jest ich gehöre, du gehörst, er, sie, es gehört, wir gehören, ihr gehört, sie gehören. Natomiast jest jeszcze czasownik gefallen na przykład, który też jest zbudowany w ten sam sposób. Jest czasownik rdzenny fallen, no i przedrostek GE, nie? Natomiast tak, tych czasowników jest kilka, gehören do nich należy. Teraz analiza, słuchajcie, znaczeniowa. Po pierwsze, czasownik gehören z datywem, czyli gehören jemandem, oznacza należeć do kogoś w kontekście własności. Czyli jeżeli coś do kogoś należy, coś czyjeś jest, to używamy czasownika gehören. Przykład. Ten dom należy do mojego dziadka. Das Haus gehört meinem Opa. Uwaga, meinem Opa, tam nie ma żadnego zu, nawet tego nie piszę, powiem, bo to jest częsty błąd, ale tam nie ma żadnego zu, tam jest dativ, zwykły dativ. Gehört, das Haus gehört meinem Opa. To mieszkanie należy do moich rodziców. Die Wohnung gehört meinen Eltern. Gehört meinen Eltern. Tam jest NK na końcu, bo to jest dativ liczby mnogiej, nie? Die w datiwie, w datiwie to jest dein, dlatego jest meinen Eltern. Znowu uwaga. Nie może być zdanie das die Wohnung gehört zu. Pamiętajcie, gehören z datiwem określa własność. I tam żadnego przyimka zu być nie może, mimo że nam, Polakom, się wydaje, że to jest dobre. No bo jeżeli przetłumaczymy z polskiego należeć do, no to już wszystko gra. Jest do, myślimy, że jest zu. Tam nie ma zu. Tam nie ma zu. Ta torba należy do mojej przyjaciółki. Die Tasche gehört meiner Freundin. Meiner Freundin. Dativ od meine Freundin. Tam nie ma żadnego zu. Przypominam, powtarzam, bo ten błąd się pojawia tak często, to też jest jeden z powodów, dlaczego w ogóle kręcę tego vloga o tym czasowniku. One się mylą. Nie? Do kogo należy ten dom? Takie pytanie. Jak zadacie? Uwaga. Wem gehört das Haus? Wem gehört das Haus? Macie pytajnik wem. To jest wer, kto w datywie. Wem. Tak sobie pomyślałem, może niektórzy z Was próbują to wszystko tłumaczyć dosłownie, nie? Czyli komu należy ten dom? No jeżeli będziecie zadawać polskie pytania do niemieckiej gramatyki, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Po prostu musicie czuć, że gehören to dativ. Koniec. Dlatego jest wem, bo to jest pytajnik w datywie od wer. Do kogo należy ten motocykl? Wem gehört das Motorrad? Wem gehört das Motorrad? I odpowiedź. Ten motocykl należy do jego wujka. Czyli jest jakiś chłopak, on ma, es gibt einen Jungen, on ma wujka, hat einen Onkel i ten motocykl należy do jego wujka. Das Motorrad gehört seinem Onkel. Das Motorrad gehört seinem Onkel. Sein to jest jego, należący do niego, jego. I seinem jest dativ, jest datywem od sein onkel, seinem onkel, ok? Możecie dopytać,
czy ten motocykl należy do jego wujka. Gehört das Motorrad seinem Onkel? Gehört das Motorrad seinem. Należy ten motocykl komu czemu? Nie? Dosłownie tłumacząc, jemu wujkowi, oczywiście tak nie chcemy tłumaczyć. To jest ewidentny błąd właśnie najczęstszy, kiedy przy czasowniku gehören dokładacie zu. Za chwilę Wam wyjaśnię, kiedy jest zu, ale nie w kontekście własności, przynależności do kogoś. Nie, to już później, to za chwilę. Zostańmy jeszcze przy przykładach z gehören. Czy ta komórka należy do Ciebie? Gehört dir das Handy? Gehört dir das Handy? Uwaga! Gdy pomyśleliście, że powinno być das, gehört das Handy dir, zaimek osobowy dir postawiony na końcu, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze i nie daje się go w tym miejscu. Daje się zaraz po czasowniku gehört. Czyli czy do Ciebie należy ta komórka? Gehört dir das Handy? I ktoś odpowiada, tak, ta komórka należy do mnie. Ja, das Handy gehört mir. Gehört mir. Nie może być zu. Jeżeli Wam się cokolwiek podsuwa myśl zu, to ją wyrzućcie. Ale możemy zaprzeczyć. Nie, ta komórka nie należy do mnie. Nein, das Handy gehört nicht mir. Zastanawiam się nad wersją das Handy gehört mir nicht. Jakoś obydwie mi tu leżą. Nie są jakieś straszne, jedna gorsza od drugiej. Do kogo należą te samochody? Pytanie. Wem gehören die Autos? Skąd się gehören wzięło, liczba mnoga? No bo samochody. Gdyby był samochód, to byłoby gehört das Auto. Ale tu jest wem gehören die Autos. Te samochody należą do jej przyjaciół. Die Autos gehören ihren Freunden. Die Autos gehören ihren Freunden. Skąd mamy ihren? Mamy dativ od liczby mnogiej, dlatego jest NK. Ihren, no bo to jest jej przyjaciele. Ihre Freunde. Ihre Freunde to są jej przyjaciele. A to należy do jej przyjaciół. Ihre Freunde stawiamy w datywie. Ihren Freunden. Pojawia się NK zarówno po zaimku, jak i po rzeczowniku. Czy te samochody należą do jej przyjaciół? Gehören die Autos ihren Freunden? Tak, one, w domyśle samochody, do nich, w domyśle do przyjaciół, należą. Uwaga, sie gehören ihnen. Sie gehören ihnen. One do nich należą. One samochody do nich przyjaciół. Nie może być zu, słuchajcie. To jest... Zwracam, powtarzam, wiem, jestem nudny, ale tyle razy słyszę ten błąd i tyle razy słyszę tą pokusę, żeby przynależność do kogoś, tą kwestię, że coś do kogoś należy. Dom, samochód, motocykl, mieszkanie, pole, cokolwiek, że się używa zu. Nie, właśnie nie. Tam jest dativ. Chcę Wam dać jak najwięcej przykładów, żebyście to poczuli, jak to działa, nie? Do kogo należy ten płaszcz? No, czyli kto jest jego właścicielem? Wem gehört der Mantel? Wem gehört der Mantel? Ten płaszcz należy do naszej babci. Ten płaszcz należy do naszej babci. Der Mantel gehört... Co będzie? Unsere Oma. Unsere, tam jest R na końcu. Dlaczego? No bo jest die Oma w datywie, to jest der, czyli unsere. Czasownik gehören z datywem, właśnie w kontekście tutaj, że coś do kogoś należy, słuchajcie, z nim jest taki myk, że jego można unikać. Jego można uniknąć i stosować inną konstrukcję gramatyczną, o wiele prostszą. To jest, słuchajcie, to jest zdanie na przykład, zamiast powiedzieć, czy ta torba należy do Ciebie? Nie? Gehört dir die Tasche? Gehört dir die Tasche? Można powiedzieć, uwaga, tą prostszą wersję, ist das deine Tasche? Po prostu, czy to jest Twoja torba?
I ktoś mówi, ja, das ist meine Tasche. Nein, das ist nicht meine Tasche. To nie jest moja torba. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ czasownik gehören, jeżeli go nie musimy, to go nie używamy. Nie? To jest taki aspekt taki, że możemy zastąpić to zaimkiem właśnie mein. Czy to jest twoje, czy to jest pana, czy to jest pana samochód? To jest prostsza wersja. Ist das ihr Auto? Ist das ihr Auto? I ktoś odpowiada, ja, das ist mein Auto. Czyli wiemy już, do kogo należy ten samochód, tak? Stosując gehören, jakby wskakujecie na taki wyższy poziom trochę i z tym czasownikiem jest taka sprawa, że nie musicie go używać. I dlatego jakby wskoczyć w niego i go używać jest jakimś tam poziomem rozwoju, nie, językowego. Czyli zamiast powiedzieć, czy to jest pana samochód, możemy powiedzieć, czy ten samochód należy do pana? I to zadanie dla was. Gehört Ihnen das Auto? Gehört Ihnen das Auto? Należy komu czemu dativ Ihnen das Auto? I ktoś odpowiada, ja, das Auto gehört mir. Tak, to auto należy do mnie. Czyli macie ten poziom pierwszy, das ist mein Auto, i poziom wyższy, das Auto gehört mir. Rozumiecie? Żebyście wiedzieli, że tą konstrukcję gehören, żeby ją wprowadzać, zastępując zwykłe das ist mein. Das ist meine. Dobra, słuchajcie, przerwa na reklamę za chwilę będzie. Tutaj każda sekunda obejrzana przez was reklamy przyczynia się w jaki sposób do finansowych plusów. Natomiast możecie oczywiście po 5 sekundach przeskoczyć i oglądać dalej reklamy. A teraz, słuchajcie, przejdźmy do czasownika gehören zu. O co oznacza, do czego służy? Słuchajcie, ten czasownik służy do tego, żeby wyrazić, że ktoś należy do, uwaga, do jakiejś wspólnoty, że należy do jakiegoś stowarzyszenia, do jakiegoś klubu sportowego, do jakiejś, uwaga, to jest bardzo ważne, do partii politycznej i myślę, że ta przestrzeń chyba dla nas jest bardzo czytelna, kto do jakiej partii należy albo należał. Także przynależność do pewnych organizacji, czyli w tle jest taka informacja, że ktoś jest ein Mitglied von, jest członkiem czegoś, nie? I wtedy mówimy er gehört zum Sportverein. On należy do klubu sportowego. Albo powiedzieć, on należy do naszego klubu sportowego. Jest członkiem tego klubu. Er gehört zu unserem Sportverein. Ktoś należy do jakiejś fundacji. Nie? Ktoś należy do partii, jak już mówiłem. I tutaj parę przykładów, słuchajcie. Takich wiecie, klarownych obrazów. Borys Budka należy do PO. Borys Budka gehört zu PO. Natomiast pani Krystyna Pawłowicz należy do PiS-u. Krystyna Pawłowicz gehört zu PiS. Nie? Bo należy, jest członkiem, on albo ona są członkiem tej partii, tej organizacji, tej wspólnoty jakiejkolwiek. Czyli gehören zu jest w tle, że jest Mitglied, jest członkiem jakiejś grupy ludzi, którzy stanowią jakieś zrzeszenie o jakimkolwiek charakterze, nie? Jakieś stowarzyszenie, wiecie, pisarzy, filmowców, i wtedy używamy gehören zu, nie? On należy do stowarzyszenia filmowego, zróbmy takie coś. Er gehört zu Filmgesellschaft. Także przy czasowniku gehören jest tak naprawdę sytuacja, w której określacie, że ktoś gehören do kogoś, w sensie własność, to pierwsza część filmu, jest o wiele więcej tych przykładów, bo to jest jakby na co dzień, że coś należy, torba, komórka, klucze, samochód, kurtka, płaszcz, buty. To jest mnóstwo sytuacji, kiedy możecie użyć to pierwsze znaczenie. Natomiast gehören zu, no to są jakby stowarzyszenia, kluby, tego jest mniej. Jakby statystycznie tego używacie w języku niemieckim zdecydowanie, w polskim chyba też mniej, nie? Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zobaczcie sobie opis filmu i pierwszy komentarz.
Tam można uczestniczyć w moich live'ach, można mieć lekcję Quizlet w aplikacji, czyli coś na komórce, co możecie przez całą dobę ćwiczyć, tak, że przez tydzień jesteście goście. Wszystko jest właśnie dostępne. Tylko napiszcie, ewentualnie dajcie znać. Wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.